Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 27. A królestwu jego nie będzie końca. Wierność zmartwychwstałemu królowi. Dziś właśnie, gdy tok naszych rozważań doprowadza nas do chwili zmartwychwstania, przypadła uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość, która aż prosi o rozpatrzenie jej znaczenia pod kątem widzenia naszej wierności. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, co oznacza pojęcie Chrystusowego królowania nad światem i czym powinna wyrażać się nasza szczególniejsza wierność Chrystusowi Królowi. Można powiedzieć, że to, co święto Chrystusa Króla zawiera, przysłaniają nam zazwyczaj dwie myśli. Po pierwsze, myśl o odkupieniu. Pamiętamy niemal wyłącznie o tym, że Syn Boży przyszedł na świat, aby ludzkość odkupić i pojednać z Bogiem. Rzadko kiedy jednak myślimy o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem nie tylko, aby za nas cierpieć i umrzeć, ale i po to, aby pokonawszy przez swe zwycięskie zmartwychwstanie śmierć i spustoszenie grzechowe, jako Bóg wcielony i zmartwychwstały, objąć w posiadanie ten wszechświat stworzony, który jest Jego dziedzictwem. Bo jak powiada święty Paweł w dzisiejszej lekcji, On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Wszystko przez Niego i w Nim stworzone zostało, a On jest przed wszystkim i wszystko w Nim trwa. On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachować pierwszeństwo. Drugą myślą, która nam często przysłania najgłębsze znaczenie święta Chrystusa Króla, jest pamięć o słowach Chrystusowych. Królestwo moje nie jest z tego świata. Na podstawie tych słów wydaje się nam nieraz, że wszystko, co jest sprawą tego świata, jest tym samym wyłączone z zasięgu Chrystusowego Królestwa. Bo to Jego Królestwo jest czysto duchowe, ponadczasowe i pozaświatowe. Nie ogarnia więc sobą całej wielorakiej działalności człowieka, tego, co zwiemy działalnością doczesną. Sądzimy, że te osiągnięcia doczesne przeminą wraz z tym światem i nie znajdą sobie miejsca w Królestwie Niebieskim. Takie pojmowanie słów Chrystusowych o Królestwie, które nie jest z tego świata, dowodzi, że nie wmyśleliśmy się nigdy należycie w ich brzmienie. Królestwo Chrystusa Pana, tak jak i On sam, wywodzi się wprawdzie z innego świata. Przyszedł od Ojca, aby świat wieść ku Ojcu. Nie mówi jednak, aby Jego Królestwo nie było na tym świecie, a wyłącznie na tamtym. Na tym świecie i przez ten świat, który jest drogą, odbywa się pochód dzieła stworzenia. Od Boga, który je stworzył, ku Bogu, który je stworzył dla Królestwa Niebieskiego. Za Chrystusem Królem, pierworodnym wszelkiego stworzenia, winniśmy zmierzać poprzez ziemskie szlaki ludzkich przeznaczeń, poprzez dni i godziny, zamiary i czyny do Ojczyzny Niebieskiej. I to właśnie stawia przed oczami naszymi dzisiejsze święto. Poprzez przytoczone słowa świętego Pawła przewija się wciąż powtarzane słowo wszystko. Wszystko to jest wszystko, a więc bez wyjątku. Bóg człowiek, którego ludzkie ciało zmartwychwstało
i na wieki wstąpiło do nieba, jest więc królem nie tylko w świecie ducha i w dziedzinie moralnego postępowania. On, który przyjął na siebie ludzkie ciało, jest jako pierworodny wszelkiego stworzenia. Królem całej działalności ziemskiej człowieka, złożonego z duszy i ciała. Bo w tym ciele nie tylko narodził się, umarł i zmartwychwstał, aby nas pojednać z Ojcem, ale także wzrastał, pomnażał się w mądrości, nabywał umiejętności ziemskie, pracował, uzdrawiał, uczył, bronił pokrzywdzonych i grzesznych, własnoręcznie błogosławił ludzkim godom, płakał nad śmiercią przyjaciela i nad spustoszeniem grożącym ojczystej ziemi. Jest więc królem całego niezmierzonego wysiłku i dorobku pracy, który buduje się i wznosi poprzez wieki. Jest królem wszystkich ludzkich osiągnięć od czasu, gdy zostało ludziom powiedziane: czyńcie ziemię sobie poddaną, bo słowa te ustanowiły człowieka włodarzem dziedzictwa, którego królem jest Syn Boży. W Nim wszystko zostało stworzone i wszystko trwa, i nic nie przemija z tego, co nam wydaje się ustawiczną zmiennością dziejowych przeobrażeń i ludzkich osiągnięć. Dlatego to od czasu, gdy ludzie usłyszeli słowa „czyńcie ziemię sobie poddaną”, czuli zawsze, że jest ktoś, komu powinni składać w ofierze owoc swych ziemskich prac i doczesnych poczynań, a także włożony w nie wysiłek, trud i twórczość. Czuli, że jest ktoś, kto jest królem tego całego olbrzymiego wysiłku i jego wyników. Ktoś, na którego ołtarzach powinno się je składać w darze. Czuły to wszystkie ludy, nawet pogańskie, czczące jakieś mgliste wyobrażenie Boga. I tak już zawsze będzie ludzkość odczuwała. Bo takie jest prawo wpisane w naturę człowieka, przez sam fakt, że wszechświat jest dziedzictwem pierworodnego wszelkiego stworzenia. Człowiek będzie zawsze czuł, że jego ziemska praca, jego doczesne osiągnięcia nie zamykają się na sobie, lecz rzutują jakoś wzwyż i w dal, są otwarte ku jakiemuś wyższemu celowi, wyższemu przeznaczeniu, ku temu, aby stać się hołdem i nieprzemijającym darem złożonym królowi tego ziemskiego dziedzictwa. Dlatego to, ilekroć człowiek odwraca się od ołtarzy Boga, będzie zawsze szukał jakiejś nadrzędnej idei, której mógłby swój trud i osiągnięcia składać w ofierze. Jakiejś idei ziemskiego rozwoju, czy doczesnego postępu i dobra ludzkości. Ale wtedy będzie go zawsze trawił jakiś niedosyt, jakieś poczucie, że taki cel nie jest w pełni godzien ogromu jego mozołu i wielkości jego zdobyczy. Bo celem tego ogromu ludzkiej pracy poprzez stulecia i ludzkich osiągnięć jest prowadzić ku coraz wspanialszej doskonałości oddane w ręce człowieka dziedzictwo Syna Bożego, wcielonego i zmartwychwstałego. On jest królem całego wszechświata stworzonego, a zarazem jego najwyższym kapłanem, jedynym pośrednikiem i ofiarnikiem, który jeden zdoła to wszystko, co stanowi ziemską działalność człowieka i jej doczesne owoce, przemienić w hołd uwielbienia dla Stwórcy i w zasługę ludzką, trwającą na wieki, jak przemienił ziemski chleb i ziemskie wino w ciało i krew swoją. Na to jednak, aby mógł je przemienić i Ojcu złożyć w ofierze, musi je najpierw z naszych rąk otrzymać. Kapłan nie mógłby we mszy świętej przemieniać chleba i wina w ciało i krew Chrystusową, gdyby tego chleba i wina nie otrzymał z rąk tych, którzy je swą pracą, wysiłkiem i troską wyprowadzili ze stanu nikłego zarodka, powierzonego im przez Stwórcę, do stanu dojrzałego owocu, a wreszcie gotowego pokarmu. Tak i Chrystus, Król Wszechświata, nasz jedyny pośrednik i najwyższy kapłan,
Tylko wówczas będzie mógł naszą pracę i osiągnięcia złożyć Ojcu jako dar nieprzemijający, gdy my je sami, świadomie, złożymy w Jego ręce, na Jego ołtarzach. Możemy składać się w głębokiej pewności, że Bogu wcielonemu z doświadczenia ludzkiego i ziemskiego znana jest każda postać ludzkiej pracy. Pracy fizycznej i pracy umysłowej. Chrystus, pierworodny wszelkiego stworzenia, chciał poznać trud dziecka, które się uczy, kiedy to w świątyni zadawał pytania, a w Józefowym warsztacie nabywał sprawności w posługiwaniu się narzędziami. Chciał poznać wysiłek fizycznego pracownika, wysiłek mięśni mocujących się z tworzywem i pot utrudzenia spływający z czoła i radość pokonanych trudności. Radość z widoku materii uszlachetnionej przez kształt, jaki nadają jej ludzkie ręce i ludzka myśl. Chrystus Król był nauczycielem objaśniającym cierpliwie prawdę niepojętym umysłom. Był lekarzem niestrudzenie uzdrawiającym ludzkie dolegliwości. Był gospodarzem znającym się na siebie i żniwie. Gospodarzem rozmnażającym chleb, uciszając burzę, stanął na czele tych, co ujarzmiają siły przyrody. W swych przypowieściach podał nam wzór niedościgły twórczości umysłowej, pisarstwa, filozofii i poezji. Czerpiąc swe porównania ze świata przyrody, wytyczył drogi tym, którzy od gwiazd do atomu starają się odczytać tajemnice wszechświata. A jego wyroki i mowy obrończe, zwłaszcza bezsłowna mowa w obronie jawnogrzesznicy, pisana na piasku, powinny zawsze przyświecać tym, których zadaniem ziemskim jest wymiar sprawiedliwości. Ludzkie ciało, które Syn Boży przyjął, gdy przyszedł objąć w posiadanie przeznaczone Mu przedwieczne dziedzictwo stworzonego wszechświata. To ciało, które poznało pracę, jej trud i jej radość, króluje na wieki w chwale niebieskiego królestwa. A oto ciało wziął On z Maryi, Panny Wiernej. To też ona jedna tylko. Ona jedna, która zna w pełni całą doskonałość ludzkiej doli, jaką ucieleśnia jej Syn i Boży Syn. Może nas nauczyć tej wierności, która cały ogrom ludzkiej pracy, wszystkich jej owoców, jej trudy i jej radości składa w nieustannej ofierze w ręce Chrystusa Króla. Amen.